Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BTV, z tej strony Paweł, zapraszam was na kolejną część gry Elex. Zaczynam tam, gdzie skończyliśmy poprzednio. Rozmawiałem tutaj z Durasem i ja wcześniej nie dokończyłem tej rozmowy. Po zakończeniu tej rozmowy, jak tam się spytamy, czy by za nami podążał, to dostajemy jeszcze 500 punktów doświadczenia, więc awansowałem na kolejny poziom i od tego zaczniemy od wydania tych punktów. Myślę, że na razie dyszkę w siłę. I dyszkę w budowę. Będę chciał jeszcze zrobić tutaj jedną rzecz. Zastosujmy sobie to. Na razie zręczności i niczego innego nie będę rozwijał. Myślę, że siła i budowa na razie pomogą mi jakoś przetrwać w świecie. Jeśli chodzi o umiejętności, myślę, że rozejrzę się może za nauczycielem chemii. Na razie nie zrobię, ale interesująco wygląda witalność i dodatkowe punkty wytrzymałości wyglądają całkiem nieźle. Muszę się udać na szkolenie w przetrwaniu. Kto tego szkolenia w przetrwaniu będzie mi w stanie, kto w tego szkolenia w przetrwaniu będzie mi w stanie udzielić. Zobaczymy, czy mamy tutaj kogoś. Kaldrim. Szkolenie w przetrwaniu jest. U Hakona możemy się tego nauczyć. Ustawimy sobie znacznik na Hakonie. I polecimy do niego raz, dwa. Może nawet uda nam się, wiecie co, coś jeszcze posprzedawać z tego sprzętu, który mamy. Ale handel to raczej chciałbym... Handel chciałbym raczej robić w momencie, w którym będziemy poza gameplayem, bo to jest strata czasu. Gdzie tutaj Hakon jest? Tu jesteś, Hakonie? Nie, to jest wojownik. O, tutaj chyba stoi. Tak, jest Hakon. Naucz mnie czegoś. A może po prostu zazdrościsz mnie o ocy. Naucz mnie czegoś, Hakonie. Więc tak, złapiemy sobie. Kurczę, i pożeracz też nie byłby złym pomysłem. Pancerz, odporność na truciznę, odporność na ogień. Dodatkowe punkty wytrzymałości. To sobie łykniemy. Dodatkowe punkty wytrzymałości, bo to będzie taka... To będzie taka zdolność związana z tym, że będziemy bardziej odporni na... Jakby to powiedzieć, będziemy mogli chyba więcej ciosów zadawać, mam przynajmniej taką nadzieję. Pancerz. Punkty nauki mamy 4, więc właściwie w tym momencie to tak. Weźmy sobie pancerz. Świetnie. I może witalność. Na stałe zwiększa witalność. To nie byłoby chyba głupim pomysłem. Pożeracz też. Pożeracz też by nam się przydał, bo dzięki jedzeniu moglibyśmy zdobywać więcej punktów, ale to może później się nauczymy. Na razie złapiemy sobie witalność jeszcze. Świetnie. Mamy jeszcze 2 punkty nauki, które nam zostały. Już się czuję mocniejszy. Będę chciał jeszcze zajrzeć w jedno ciekawe miejsce, bo może uda nam się kupić pancerz. Mamy chyba handlarza bronią bardziej niż pancerzem. Jakimi towarami dysponujesz? Zrozumiano. Zobaczymy, czy ma jakieś pancerze. Nie, pancerzy nie posiada. Tej broni na razie nie mogę używać. Toporka jeszcze nie, bo brakuje mi 3 punktów. To będzie potrzebne do zręczności, więc widzę, że budowa, siła, topór bojowy, miecz wojownika, łuk ogrodnika, tarcza wojenna. Czego potrzebujemy? Tarczy wojennej. Wow, do parowania by się przydała, ale budowę musimy rozwinąć do tarczy. No nic, mówi się trudno. Zobaczmy, czy mamy jakiegoś handlarza. Handlarza. Gdzieś tutaj mieliśmy szkolenie z charyzmy u Cindy. Gdzieś tutaj mieliśmy jeszcze handlarza. Handlarza pancerzami, tylko za diabła nie mogę sobie przypomnieć, gdzie był. Przydałoby się kupić jakieś spodnie. O, to tego nie ukradniemy. Raczej nic nie ukradniesz. No nie, nic nie ukradnę. Gdzieś tutaj był handlarz pancerzami, no. Musimy kupić jakieś fajne rzeczy. Nie, One Game'a chyba nie. No nic, pogadajmy jeszcze z Hakonem przez chwilkę, bo... może da nam jakieś zadanie. A tu trzeba z ludźmi rozmawiać w tej grze. Może zazdrościsz im mocy. Zazdrościsz im mocy. Im mocy. W pełni wyszkolony dowódca Albów czy Eleksetor może być potężny. Jednak prawdziwa siła kryje się w determinacji
woli walki i harcie ducha. Masz je w sobie? Ducha walki? Wolę zwycięstwa? A co jeśli mając je w sobie, zażyje Eleks? Wtedy staniesz się kolejnym pachołkiem. Bezduszną marionetką w ich rękach. Tego chcesz? Nie. Zniszczyć Magalana i własną duszę? Mocny miecz. Walka połączona ze skutecznymi zaklęciami i silna wola. Oto, co uratuje świat. Powstrzyma Albów. Jopta. Chcesz zabijać Albów? Chcę ich zmieść z powierzchni tej planety. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko na Magalanie powinni chcieć tego samego. A ty? Jesteś gotowy, by zapolować na Albów? Trochę jestem. Mam ryzykować, zadałem. Opowiedz mi o misji. Opowiedz mi o misji. Dobrze. Widziano ich, jak przeczesują ruiny na zachód stąd. Możliwe, że szukają zapasów, albo rozpracowują szlaki naszych patroli. A może szukają miejsca, by rozbić stanowisko, z którego później zaatakują Goliet. Cokolwiek robią, czas, by wreszcie ktoś ukrócił ich poczynania w okolicy. Potrzebuje kogoś, kto wyprawi się tam i ich pozabija. Gdzie są te ruiny? Na zachodzie, w Dolinie Wyklętych. Albów widziano w opuszczonych ruinach, gdzieś w tamtej okolicy. Możliwe, że ruiny to ich baza wypadowa, z której wysyłają patrole na całą okolicę. Możliwe. Mamy informacje o Albach na tamtejszych drogach i wzdłuż rzeki przy Wszechsercu. Dobra, misję żeśmy pozyskali, to dobrze, przyda nam się na pewno. Gdzieś tutaj był jeszcze typ, który chyba sprzedawał pancerze, ale nie znajdę go teraz. Może jakieś strzały tutaj znajdziemy? O proszę, intuicja dobrze podpowiada. Taka miejscóweczka ze strzałami. Z łuku jakoś specjalnie nie korzystam, ale myślę, że co jakiś czas tutaj będą się te strzały pojawiały. W końcu wszyscy strzelają, ćwiczą. Ktoś podłuje, ktoś nie podłuje. Może albo wykończymy strzałami. No ale to takie gdybania. Zostawmy sobie na później. Chciałbym się jeszcze rozwinąć w chemii, tak żebyśmy mogli tworzyć eliksiry, bo to się pewnie nam przyda. Ale do chemii będę potrzebował jeszcze poziomu umiejętności. Zobaczmy sobie, jakie mamy zadania do zrobienia, bo w końcu to będzie decydowało o naszym awansie. Podróż na ziemię w poszukiwaniu wskazówek. Skuba myśliwego. Skupa myśliwego, to można by zadanie zacząć robić, ale wiecie, o czym myślę? Myślę trochę, żeby zająć się zadaniami takimi pobocznymi. Zaznaczmy sobie to zadanie na mapie. Skradziony sprzęt. Gdzie to jest? Jesus Christ, aż tutaj? Tu jest Ray. Who the hell is Ray? No i zaraz się udamy w tamtą stronę, tylko może na pomocnika zabierzemy sobie, wiecie kogo, Durasa sobie weźmiemy. Zobaczymy, jak będzie się grało z Durasem. W końcu on potrafi się bić lepiej niż ja. No i pewnie też radzi sobie lepiej z przeszkodami niż ja. No, tylko nie wylądujmy w koksowniku. Durasie, czy uważasz, że zgrany z nas duet? Nie mogę się powstrzymać. Duras mnie lubi. Prawdziwy wojownik. To zróbmy bałwana. Chodź za mną. Chodź za mną. Jasne. Jasne. Durias dołącza do ciebie. Chodź, Durasie. A może tutaj był ten pancerz? Zaraz zobaczymy. Do kupienia. Z Kormagiem porozmawiajmy chwilkę. Naucz mnie czegoś. Nie. Naucz mnie czegoś. Jasne. Oj, mieliśmy porozmawiać. Jasne. Pokaż, co ty potrafisz. Broń do walki wręcz. Tylko kasyn już nie mamy. Siła ataku. Z każdym poziomem siła twoich ciosów rośnie. Siła parowania, ciężki cios. To by można wziąć, tylko trzeba by troszkę pohandlować. Tu możemy? Nie, tu tylko uzdrowicielka. Już więcej z nami nie pogada. Dobra, no ja się będziemy się bawić tym co mamy. O umiejętnościach zdecydujemy sobie jeszcze później. Szybki teleporcik. Boże, znowu ten sam tekst.
Znowu nie zapijałem rozpojka, odpowiem na niego tak samo, jak odpowiadałem chyba 3 czy 4 razy wcześniej. Znacznik ustawmy sobie na misji. Chyba nie potrzebujemy, bo to już będzie w miarę proste. Dujas, czy ty polecisz za nami? Masz w ogóle? Pokaż. Patrzcie. Dujas daje radę, nie? W tamtą stronę, tak? Ciekawe, dokąd tak dolecimy na tych plecaczkach. Liznęliśmy trochę wody. Dobra, spróbujemy tędy. Dobrze było odnaleźć ten mój sprzęt. Teraz trzymasz się tam gdzieś z tyłu? O, patrzcie, ląduje anioł zemsty. Anioł zagłady bardziej. Może on będzie za nas załatwiał przeciwników, co? Chociaż nie podejrzewam, żeby był taki super turbo ten dojazd. Chodźcie tutaj, chłopcy. Lecimy na górę od razu. Będziemy się jakoś pieścić z tematem. Uuu, tutaj to będziemy sobie musieli plecak podładować. Dojaz, nic nie komentujesz? Dobra, widać, nie masz nic do powiedzenia. Uuu, tędy nie wlecimy, tak? Ale tutaj coś widzę. Żyła Eleksitu, proszę bardzo. Dobieramy. Ile tam wyfedrujemy? Dojaz się tylko patrzy, pomógłbyś trochę, co? Chodź, Dujas, zobaczymy w ogóle, jak ty walczysz, bo muszę wiedzieć, czy XP-ki za twoje zabójstwo łapiemy. Najpierw zapis. Tak trzeba będzie zrobić. Kolejny zapis. 11 już. Robiłem ich więcej, ale czasem na niektórych plikach zapisywałem, więc... Ile tutaj jest was? Chłopaki, od razu. Właśnie, jak ci tam idzie? O, położył go, patrzcie, widzieliście, jednym ciosem. A, bo tutaj się walka rozegrała. I nie wiecie co, nie zauważyłem, czy dostałem punkty doświadczenia za walkę razem z Dojasem. Czy to się jakoś podzieliło po połowie. No ale czuję się troszkę pewniej w tej krainie wrogiej nam. Teraz próbuję zwrócić uwagę. Myślałem, że będę miał więcej tutaj punktów u mnie. Bomblos, wiesz? Dobra, tylko żebyśmy Dojasa nie bili. Punkty doświadczenia tylko 5 dostałem, czyli dzieli się, jak pokonamy, to dzielą się punkty doświadczenia po 2. No ale wolę na razie mieć wsparcie Dojasa, bo tak to walka szłaby mi gorzej tutaj. Może jednego załatwimy. Dużych obrażeń to nie zadajemy. Oj! Dojazd, czy ty z łuku strzelasz? Kto by pomyślał? Ładnie. No. Teraz to wygląda znacznie lepiej. Bochenek ogrodnika. Tutaj chyba to pożeranie by nam się przydało. Manoroś. Przyda się, przyda, bierzemy. Dobrą stronę ja w ogóle lecę? Tak, dobrą stronę lecę. Strzelmy sobie roślinkę leczniczą, co? Jakoś tak. Dobra, będę. O, proszę, żyła siarki. Bierzemy. Byłka, 4 byłki siarki. Będziemy je mogli sprzedać, wynająć komuś może. Zobaczymy. Tak w sumie z Dojasem to moglibyśmy już pójść nawet zrobić misję z raptorami chyba. Ale na razie popływamy sobie. Dwóch facetów, niech sobie popływa tutaj. No, odpalaj plecak. Jax. Czy to będzie ta walka, o której ja myślę? Przy okazji od razu środek leczniczy. Zobaczmy, jak zaatakuje Dojasa. Dobra,
kolagan jakiś. Tylko mi do jasa nie wykończ, co? I nie pluj na mnie niczym. O, pięknie, Duras już go zdjął. 25 punktów doświadczenia przywitana. No, tak to szybciej poziomy pobijamy. I gra się zrobi lepsza, bo ciężko mi było tutaj awansować ostatnio na tych zadaniach. A teraz robi się naprawdę bardzo bardziej ciekawie. Warto będzie pamiętać o ciągłym zapisywaniu gry. Przepraszam was, że tak to będzie w tych gameplayach wyglądało, ale jeśli chcecie zobaczyć, jak grać na ultra, to właśnie tak. Albo jak nie grać na ultra, bo naprawdę jesteście ode mnie lepsi, więc... No dobra, nie jestem aż takim złym graczem. Raptorek we wtorek? Spróbujmy raptorka we wtorka. To będzie chyba dobry pomysł, żeby... Wujeczkę sobie na razie weźmy. Spróbujemy go wkurzyć trochę. Zajmę się nim! Zbiera się. O, Jesus, aż dwa tu są. Chyba broni nie wyciągnąłem. Oj, tu zaraz padnie atak. Jak tam wyraz ci idzie, co? Tylko żeby tutaj nie zginąć, co? Z dwoma raptorami mi przyszło walczyć. Dobra, jednego trzeba zdjąć, bo... Przynajmniej na jednym się skupić z atakami. Dobra, jest! Jest, załatwiony, świetnie. Teraz spokojnie z tym delikwentem. Ależ mnie grzebnął, no. Weźmy, zażyjmy sobie jakąś roślinkę. A, Duras już go ściągnął. I 40 punktów doświadczenia. Proszę bardzo. Będziemy skujować teraz. Nie wiem, czy pamiętacie. Jak ci idzie, Durasie? A zdrowyś ty jest, czy nie zdrowy ty jesteś? Może mamy... Zostań tutaj, wróć do obozu. Nie, już nie będę go pytał, czy uważa nas za zgrany duet. Fajnie, raptory żeśmy pocieli na ultra. Roślinka lecznicza, dobrze. Będziemy zbierać rośliny lecznicze. Chyba ta trasa jakoś nas prowadzi do roślin leczniczych. Zobaczmy sobie. Muszę przedmiotami lepiej zarządzić, bo mam straszny tutaj mały eliksir manny, mały eliksir uzdrawiający, duży. Tylko czy mamy ich tutaj trzy? Zobaczmy jedzenie. Mamy trochę chleba, bochenek ogrodnika, surowe mięso. O! Zdrowie plus 1, długość regeneracji 1 sekunda. Strasznie słabo, butelka wody. To jest niezłe. Jedzenie z puszki. 7 przez 7 sekund. Ale to roślinę musimy odgarnąć. Roślina lecznicza. To sobie przypiszemy. Tutaj sobie ją złapiemy i będziemy z niej korzystać, bo sporo się już nazbierało. To jakoś tak zdrówko leci szybciej teraz. Tutaj chyba widzę kolejną. Ale to mała roślinka lecznicza. Mała, duża. Dobrze będzie złapać tą umiejętność, która daje nam możliwość lepszego wykorzystania jedzenia. I to ewidentnie. To będzie ewidentnie coś przydatnego. Tu jakiś krzaczek rośnie. Dobra, bo tak będziemy zbierać i nigdzie nie pójdziemy w końcu. Jeszcze jakiś eleksir by się przydało znaleźć. Dokąd my tędy dojdziemy? To nie wygląda to dobrze. Tam jest cel naszej misji. Jakaś roda by się tutaj przydała. Nie mówię o dziewczynie oczywiście. Dobra, tu się chyba możemy wspiąć. Chwilkę odpocząć z plecakiem i dajemy do góry. O, dzień dobry. Zginęliśmy tu już parę razy. Gościu pluje ogniem. Wtedy już żeśmy go mieli jak na widelcu. Wtedy już mieliśmy go jak na widelcu. O, zablokował się. Oj! Dobra, udało się. Jeszcze raz. Duras, weź go tam gdzieś, co? No, zaatakuj porządnie. Pięknie. Pięknie, Jax. Aj. Ale zgrany z nas duet, Durasie, prawda? Może się udać. Aj, tylko na pewno nie tak, jak będziemy robić.
Dobra, potek wszedł ładnie. Tylko żeby nas tutaj nie podpalił. O, tu jest moment, kiedy go możemy troszkę pobić. Aj! Dobra, było blisko. Było blisko, znowu. Może teraz się uda. Potka musimy strzelić. Dobra, jesteśmy po potku. No tu jest, weź go tam. Dobra, to jest okazja dla nas teraz na atak. Spróbujemy się za niego wstawić jakoś. Dobra, może tak to trzeba będzie zrobić. O właśnie. No i tu jest też zaczął jakieś przewrotki stosować. Ojo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 jemy sobie strzelić potka, tylko nie tutaj, a może tutaj. Dobra. Oj, to nie był potek. To był potek. Teraz go zaraz załatwi, a my mu pomożemy. Tak jest, słuchajcie, pokonaliśmy go w końcu. 60 punktów doświadczenia. Rozpływacza żeśmy załatwili. Kości, otrzymane, surowe mięso, ale poszły 4 potki na to aż. Wow, czego on tutaj pilnował, czego on tutaj bronił? Nie wiem. Robimy zapis. O, to była szalona walka. Powiem wam, dlaczego nie zrezygnowałem z tej walki, bo mam nadzieję, że pamiętałem, żeby wyciąć na montażu te wszystkie tutaj takie wpadki. Jeżeli nie, to musieliście to obejrzeć. Przepraszam was za to serdecznie, ale tam niżej też był rozpływacz, z którym się musiałem zmierzyć. I tak się trochę, powiem wam szczerze, że zablokowałem. Zobaczymy, co tutaj jest. Oby nie następny rozpływacz. Bo tak mu już nie damy rady. Może coś tu znajdziemy po prostu leżącego, fajnego. Tak na górze mogłoby, nie? Jak taka mała nagroda. Gdzieś tutaj mamy... Co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakąś siedzibę i szybki teleport mamy. Spróbujmy się tam dostać. Tak sobie zlecimy tutaj do nich. O! Ten człowiek, to jego widziałem na górze. To on zabrał moją zbroję. Kolejne spotkanie. Nie wiem, o czym mówisz. Czego ode mnie chcesz? Mój ekwipunek. Moja zbroja. Hej, gdzie z tym ostrzem? Nie wiem, o czym gadasz. Czy Rey to czasem nie jest ten ogrodnik? Gdzie są rzeczy, które mi ukradłeś? Ukradłem? Ukradłem? Ej, spokojnie. Możemy wszystko przedyskutować bez zbędnych oskarżeń. Postawię ci później drinka w forcie. Co ty na to? Piwo nie zastąpi mi sprzętu i zbroi, które zwędziłeś. Cholera! To ty! Jakim cudem przeżyłeś? Nie wiedziałem, że okradam żywego człowieka. Myślałem, że nie żyjesz. O co chodzi? Co tu się dzieje? Cholera, co tu się stało? Myślisz, że zrobił to Baxter? Nie, spójrz na te ślady. To byli albowie. Kurwa. Myślisz, że wciąż są w pobliżu? Możliwe. Podobno jeden z ich dowódców przeniósł się w ten region. Więc spierdalajmy stąd. Przed nimi nie można uciec. Jeśli chcą, żebyś... Nie wiem, co się dzieje, słuchajcie. Cały Eleks dla hybrydy. Cholera. To on? Hej, człowieku. Weź sobie Eleks. My się stąd wyniesiemy. Szukaliśmy tylko tego tutaj. Wiemy już, co się z nim stało, więc możemy wracać do księcia. Bez problemów, co? Książę nie ma znaczenia. Wszyscy pokłonią się hybrydzie lub zginą. Nie chcesz tego zrobić. Woli hybrydy stanie się zadość. Wow. O co tutaj chodzi? Chyba żeśmy ich zabili. Powiedz tylko, gdzie jest mój pancerz. Zanim zaczniesz mi grozić, pamiętaj, kim jesteś i gdzie jesteś. Jesteś Albem i dowódcą. Twoi ludzie będą chcieli, żebyś zginął. Tak jak pozostałe frakcje, gdy się dowiedzą, kim jesteś. Dlatego uspokój się i przestań ściągać na siebie uwagę. Kto ci niby uwierzy? Oczywiście, jeśli pożyjesz wystarczająco długo, żeby wyjawić komuś prawdę.
Chcę odzyskać pancerz. Oddasz mi go. Rozumiem, ale najpierw musisz mi pomóc. Ściga mnie parę osób. Trzeba się nimi zająć. Szedłem po zbroję. Tych ludzi też okradłeś? Tych ludzi też okradłeś? Nie żyłeś. Nie można okraść kogoś, kto nie żyje. Chcesz, żebym tak myślał? Że jesteś martwy. Nie chcesz, żeby ludzie wiedzieli, że żyjesz. Grozisz mi? Nie. Mówię tylko, że możemy sobie wzajemnie pomóc. Nie chcesz, żeby cię ścigali. A ja muszę zgubić tych, którzy chcą mnie dopaść. Opuściłeś Edom przez tych, którzy cię ścigali. Boże, jakie te dialogi są nerdwe. Słuchajcie, tamta scena to była chyba jakieś wspomnienie nasze. Wspomnienie, które dzieliliśmy wspólnie z... Albo on był świadkiem, kiedy nas zobaczył, bo rozpoznał, że byliśmy Albem wcześniej. Fu. Opuściłeś Edom przez tych, którzy cię ścigali? Tak. Kiedy znalazłem ciebie i twoje rzeczy, zdobyłem kasę na ucieczkę. Wtedy wróciłem na pustynię. Wygląda na to, że obaj uciekamy. Wspólnicy? Ja pomagam tobie, a ty mnie. Przyszedłem po zbroję. Nie mam go. Sprzedałem. Komu? Nie mam go. Zrozum. Już go nie ma. Jej nie ma. Okradłeś mnie i zostawiłeś na pewną śmierć. Nie, tylko kompletnie nielogiczny dialog. Zrobić tego samego? Jesteś Albem i wojownikiem. Ale nie znasz świata poza Ksakorem, tak dobrze jak ja. A ja wiem, co myślą inni. Myślisz, że potrzebuję lekcji psychologii? Lekcji psychologii? Posłuchaj, co gadasz. Nawet nie mówisz jak prawdziwi ludzie. Zostaniesz oszukany i zdradzony. Oczywiście, o ile nikt się nie dowie, kim jesteś. Nie potrzebuję cię. Na razie nie potrzebowałeś. Miałeś szczęście. Może jesteś ekspertem od spraw wojny, ale wiesz, tutaj dopiero zaczynasz. Potrzebujesz kogoś, kto zna się na interesach i kto szybko wyczuwa kłopoty. A, naprawdę myślisz, że ci wybaczę i pomogę? Że ci wybaczę i pomogę? Widzę, że utrata Eleksu wyzwoliła w tobie wiele emocji. Ale pomyśl, mogę ci pomóc. A nie zwrócę ci kasy za sprzęt, jeśli będę martwy. Powinno ci zależeć na tym, by mi pomóc. Dobrze, załóżmy, że wierzę w ty bednie. Chyba do tego prowadziła cała ta rozmowa. Chodź ze mną do fortu. To główna siedziba banitów w Tawarze. A kiedy już tam dojdziemy? Pomożesz mi wejść do środka. Wow. Muszę załatwić tam kilka spraw, ale nie dam rady wejść tam sam. To zajmie tylko chwilę. Co chcesz ukraść? Ukraść? To było tylko raz i myślałem, że nie żyjesz. Jakiś koleś wyznaczył cenę za złapanie mnie. Rozesłali list gończy z moim imieniem. Nie wiem, kto i dlaczego to zrobił. Przecież to ja. Rej. Słodziutki Rej. Kto chciałby mnie zabić? Ktoś na pewno. Muszę się tego dowiedzieć, zanim wpakują mi kulkę w łeb. Naprawdę nie wiesz, kto je rozesłał? No nie wie. Właśnie to próbuję ustalić. Nie męcz go już czas. Wesoły i przyjacielski Rej. Z Rejem można konie kraść. Każdy, z kim pracowałem, chce, żebym wrócił. Niektórzy chcą, żebyś umarł. W rzeczy samej. I to za co? Przecież nie ukradłem nic na tyle ważnego, żeby ktoś się aż tak na mnie wkurzył. No, ciebie nie liczę. W porządku. Ale lepiej, żebym tego nie pożałował. Ludzie nie mogą tak sobie gadać, co chcą, ale wiem, że pod tą skorupą kryje się gorące serce. Przynajmniej przez chwilę, gdy wytrzeźwiejesz po Eleksie. Wynoś się, zanim zmienię zdanie. Już mnie nie ma? Zaczekam na ciebie przy wejściu do fortu. Razem zrobimy wiele dobrego. Pewnie tak. Tylko nie ociągaj się, okej? Okej. Okej. Doskonale. Coś tu? Krzesełko? Ognisko? Możemy użyć ogniska? Smażone mięso. O, zupę z gruczołów możemy zrobić. Tylko gruczołów nie mamy, ale smażone mięso możemy zrobić. Tak jest. Zrobimy smażone mięso. A dzięki smażonemu mięsu... Jeszcze mogę zrobić... Za mało. Dobra, dzięki smażonemu mięsu będę mógł się leczyć. Może smażone mięso na razie zastąpi mi, wiecie co? Smażone mięso na razie zastąpi mi brak... alkohol, chleb, smażone mięso. Przypiszmy je sobie tutaj. Eliksir może mi na razie zastąpi. Zobaczmy teraz, jak się mają nasze zadania, bo spotkaliśmy się na gameplaya, a nie na...
a nie na jakieś zabawy. Akcja odwetowa. Zamęt uczuć. Jakim cudem znalazłem się w tej sytuacji? Strach, niepokój, uczuć się, czy są emocje? To piekło. Jedna myśl prześladuje mnie przez cały czas. Dlaczego Kalak zgodził się, by mnie zabić? Czy dostał taki wskaz? Uwierzył w to, że nie wykonałem misji? Może chodzi o coś jeszcze? Potrzebuję odpowiedzi. Mhm. Na skrzydłach wolności zagrażają mi dosłownie wszyscy. Schronisko separatystów. To chyba będziemy musieli sobie... Nie, czekajcie, sprytny oszust. To nam się... Łowcy nagród. Dobra, zróbmy to zadanie związane z towarzyszami. Zobaczymy, gdzie teraz musimy się dostać. Jesus, jak daleko? Boże, aż tutaj? Naprawdę? Tutaj muszę przejść? No to będziemy... Uważajmy i wypatrujmy min. Ciekawe, czy one się tak szybko pojawiają tutaj. Gdzie my jesteśmy? Lecimy tędy. Rzeczywiście ta droga tutaj prowadzi. A może by jakoś tutaj skrót znalazł? Tu gdzieś była ta mina. O. Demet, no. Co tutaj za stacja jest? Też warto by było sprawdzić. Coś znajdziemy? Chyba nie. Ewentualnie można by... Jakże wiele doświadczyły te ruiny. Mina. Jak znowu wlezę na minę, to nie będzie fajnie. Piaszczysty przewodnik. Ołowiany brzuch. To chyba jakaś odporność na promieniowanie jest. Tutaj coś mamy jeszcze. Z tamtej strony jest mina. A właśnie, gdybyśmy tak minę spróbowali... rozminować. Tak jest, no. Oczywiście, że tak. Przecież ja od razu na to nie wpadłem. Stara moneta, szkatułka. Warto było tutaj sobie zajrzeć. O, tu coś jeszcze jest. Staje nagranie wojskowe. Rozpoczynamy ćwiczenia. Wieża Alfa 1. Stop. Zidiocieliście do reszty? W nagłym przypadku wróg zmiotłby was z powierzchni ziemi. Nie wiem, o co tutaj może chodzić. Ale to pewnie jakaś taka... jakieś takie historie do opowiedzenia. Tutaj mamy troszkę przeciwników. Pewnie. Tak to przynajmniej wygląda. Dobra, zobaczymy. Zapiszmy sobie grę. Teraz już wiem, jak tych min unikać przynajmniej. Trzeba ich wypatrywać, tak? Wypatrywać i rozwalać. Dobra, lecimy do... Oho. Naprawdę? Ale to tylko szczują mas. Zajmę się nim. No tak, to powinniśmy broń może zmienić. To zwykły szczują mas jest. To już dla nas na jednego strzała. No może nie przesadzajmy też. Dobra, porobione. Z jakichś większych obrażeń. Ciężko będzie tam dotrzeć. Tak przynajmniej to wygląda. Abyśmy tu tylko tutaj tych stworów strzelających ogniem nie trafili. O. Zioło o silnym leczniczym działaniu. Dobra, to jest szczujomas? To jest chyba szczujomas, tak wygląda. Złapmy sobie za niego punkty doświadczenia. I spróbujemy dojść tam do Eja. O, kolejny szakal. Na drodze do naszego szczęścia. Może go porobimy. No i się nie daliśmy. Ależ pięknie weszło. Pięknie, to była dobra walka. Jesteśmy już w pobliżu, słuchajcie, wejścia do fortu. I nawet ładnie nam wchodzi rozgrywka tutaj. Pomogę ci! To chyba nie był młody szakal. Dobrze. O, tu możemy go popieścić. Fuh!
Damy jadę? Damy jadę z takim porządnym atakiem. Weszło jak pomidorówka do brzuszka. Uwielbiam pomidorówkę. O, a tu sobie patrzcie, spaceruje ktoś. No tu fajta toczymy. Porobione, jest. 40 doświadczenia, ładnie. Tu się chyba mamy spotkać z Rejem przed wejściem. Dobrze by było, gdyby był jakiś panel do teleportu. Poszłoby... O, słomik. Bierzemy, oczywiście, że tak. Cześć, Rej. Czy ja tam widzę panel do teleportacji? Tak jest. Będziemy sobie mogli przyspieszyć podróże teraz. Rozmawiajmy z Rejem. Gratuluję punktualności. Już mnie zauważyli. Jeżeli już to zgłosili, to łowcy głów zapewne wyruszyli za nami w pościg. Chyba miałeś na myśli siebie. No weź, nie wygłupiaj się. Oni nie biorą jeńców. Tośmy się wpakowali. Co teraz? Co teraz zamierzasz? Muszę znaleźć gościa o imieniu Wyatt. To on rozsyła listy gończe po całym forcie. Dowiedz się, kto mu zapłacił. Pójdziesz tam, a ja będę się trzymał z tyłu. Mam lepszy pomysł. Pogadam z Wyattem, a ty trzymaj się z tyłu. Dobra, powinno się udać. Ruszajmy. Teraz? Nie kłóćmy się. Musimy to zrobić szybko. Czuję, że jestem pod stałą obserwacją. Jeśli mnie rozpoznają, możemy mieć kłopoty. Kto tu przyleciał? To nie był Dojas. Tędy! Czy to są ci łowcy nagród? Nie wygląda. Kim wy jesteście, panowie? No, chyba nawet nie chcę wiedzieć, póki nie aktywuję teleportu. Wędrowny kupiec, o! Witaj, nieznajomy. Witaj, wędrowny kupcze. Polecam się, jeśli chcesz coś kupić lub sprzedać, zanim ruszysz dalej. Oczywiście, co masz na wymianę? Wszystko, czego dusza zapragnie. Zobaczmy pancerze. Czapka mechanika, kulary, koszula górnika, koszula złomiarza. Trochę lepsze niż to, co mamy. Ale strasznie drogi. Ile mam Elexitu? 400. Spodnie pracownika, spodnie górnika. Trochę lepsze niż to, co nosimy. Czapka mechanika za 250. Okulary przeciwsłoneczne. Tymczasowo zwiększa widoczność zwykłych przedmiotów. O mamo, ale to jest fajne. Ale chyba stać mnie tylko na czapkę, co? Spróbujmy, może coś sprzedamy. Bełka, siarki, tego może na razie nie sprzedawajmy. Butelka wody, bochenek, mięso, izopoda. Co tu możemy posprzedawać? Możemy posprzedawać jakieś wykwintne łyżki, futro. Dobra ochrona przed zimnem. Elektrozłom, nie, tego nie będziemy sprzedawiać. Ołowiany brzuch może sprzedamy. Eleks w czystej formie. Czas trwania 20, odporność na plus 50. Wow. Antytoksyna. Sprzedajmy trochę tej antytoksyny, ale może trochę mniej, tak ze 3, 548, no co dużośmy tutaj nie zarobili. Bezużyteczna apteczka, to są śmieci, tak? Śmieci, lampa naftowa, śmieci, sprzedajmy wszystko. Miotła, wykwintny talerz, kosztowności, o. Wykwintny nóż. Już będziemy troszkę bogatsi. Wykwintny widelec, szkatułka za 40. Może się okazać cenna. O, i pliki ze Starego Świata po 10 za... Tu się wzbogacimy. Stara moneta, też ładnie. Dinozauria, samochodzik. Papierosy lecą wszystkie. Nagranie Ruby. Receptura, pociski, bełty. Nie wiem, czy to powinienem sprzedawać. Naboje do strzelby, strzały, paliwo. Się może przydać. Dobra, zobaczmy, co możemy teraz kupić. Czapka mechanika. Koszula złomiarza, koszula górnika. Pancerz myśliwego. To już mamy. Spodnie górnika byłyby lepsze, ale strasznie dużo kosztują. Weźmy na razie czapkę mechanika, to będzie pancerz plus 2.
I chyba nic więcej nie wydumamy tutaj. Ząbkowany topór, piana tlęczny i złomowana tarcza. Złomowa tarcza, o! Koszt obrażenia 19. Starczy, jeszcze nie możemy korzystać. Weźmy sobie tarczę, o! Sfinalizować wymianę, oczywiście. Ubierzmy się teraz troszkę. Zardzewiały topór, tego toporka jeszcze nie możemy zrobić. Enter użyjemy. Wiecie co, trochę nie rozumiem tej tarczy. Teraz będę korzystał z jednego i z drugiego. Tak, teraz mogę parować. O, zgadza się. To jest chyba troszkę lepsze. No i czapkę załóżmy. Bo bez czapki to zimno będzie w dynie. Czapka mechanika. Jest. Jak my będziemy wyglądać w tej czapce mechanika? Powiem wam szczerze, że zaczynam się sobie podobać. Aż sobie walnę fotkę tutaj na pamiątkę. No dobra, lepiej mieć jak nie mieć, nie? Idziemy ogarniać no, temat. Witaj, dzielny podróżniku. Wiele przeszedłeś i przebyłeś trudną drogę, ale teraz dotarłeś do raju. 200 kryształków za wstęp. Dziwne, że udaje im się kogokolwiek zwerbować za tę cenę. Zaczekaj, aż zobaczysz dzielnicę uciech. Tylko uważaj na serce, dziadku. Dzięki. Rozerwiesz się, jak wpakuje ci miecz w kark. Nic ci nie zapłacę. Już zapłaciłem, sugestia. Za niski poziom umiejętności. Nic ci nie zapłacę. Przeszedłeś przez pustynię i doszedłeś do wrót raju, a teraz nie chcesz wejść? W porządku. Zaproponuję ci pewien układ. Tylko nikomu o tym nie mów. Tym razem mogę wpuścić cię za darmo, ale następnym razem zapłacisz podwójnie. Dobra, zapłaćmy mu. W porządku. Zapłacę. Podróżnik otworzył serce na marzenia i obietnice raju. Witaj w forcie. Cieszę się. Dobra, niech nam na razie nic nie opowiada, bo mamy misję do zrobienia. Nigdzie indziej nie znajdziesz takich zbirów i gnit. Słuchajcie, może sobie foteczkę na tle Abramsa strzelimy, co? Dlaczego by nie? Ja tam nie mam nic przeciwko. Jest. Tam ktoś pije. Chodźmy. Ten dupek Wyatt stoi tam. To pogadamy. Rozmawiam z nim. Dobrze, ale ostrożnie. Gdzie jest ten Wyatt, co? O, tu jest. Proszę. Możemy coś tutaj zwędzić sobie? Nie bardzo. Ty? Czego chcesz? Wyciąć ci polipy z nosa. Wysłanym za banitą imieniem Rey. Za kim? Rejem, z Tawaru. A, ten. Przyszedłeś go wydać? Czy tylko się dowiedzieć, jaka jest nagroda? Powiedz, co wiesz. Nie przyszedłem po Eleksję. Powiedz, co wiesz. Powiedz, co wiesz. Urocze. Może przejdziemy do części, w której zdradzisz, co mi do tego? Podobno to ty rozpowszechniasz ten list gończy. Mówi się, że na jego głowie można sporo zarobić. Hej, uspokój się. Nie wyglądasz na zgrywusa, co? Czy ta łaj zapłaci ci za robienie z siebie głupka? Ale dobrze, nie chcę kłopotów. Powiedz, o co ci chodzi i zabieraj się, jasne? Kto ci kazał je rozdać? Kto kazał ci je rozdać? Mam ci podać imię osoby, która rozsyła listy gończe za tymi, którzy ją wkurzą. Rozumiesz chyba, dlaczego odmówię? Ile listów gończych zostało? Już tylko jeden. Dawaj. Danie ci go będzie bez sensu. Pozostałe listy już krążą. Mam cię zmusić, żebyś mi go dał? Po co nam no ten dobra, list? Dobra, weź go. Chociaż nie wiem po co. Powiedz, kto ma pozostałe listy gończe? Daj spokój. Rozchodziły się szybciej niż darmowe piwo w gorący dzień. Czyli jesteś tylko pośrednikiem? Tak jest, pan transakcja. No, a teraz sobie pójdę, jeśli nie masz nic przeciwko. Miłego dnia. List kończy. Banita o imieniu Rey poszukiwany martwy. Nieżywy. Za jego głowę.
Bardzo dobrze. Przeczytamy sobie ten list gończy, ale słuchajcie, ja serdecznie was zapraszam na kolejny odcinek, Alexa, bo w tym, podczas tego spotkania zrobiliśmy dużo. O, mamy jeszcze handlarza. Uważam, staram się. Jakimi towarami dysponujesz? Dżem. Granat lęcznik. O kurcze. Tu można było kupić coś fajnego. Maska ochronna, odporność na truciznę, na promieniowanie. Amulet dostawcy, wyznawca. Pierścień witalności, maksymalny poziom. Byłka siarki. Ile on kosztuje? 1000, wow. Sporo tutaj ma. Pod wpływem dopalacza otrzymujesz połowę mniej doświadczenia. Wnętrzności. Futro. Pewnie to futro, które sprzedałem, będę tego żałował. Paczka papierosów. Można było chyba lepiej sprzedać. Granat ułamkowy, rakieta. Komórka plazmowa. Fajne rzeczy ma. A z broni? Tylko granaty ręczne. Maska ochronna by mi się przydała, ale przydałyby się też pieniądze na to, żeby się czegoś nowego tutaj nauczyć. Odporność na truciznę, odporność na promieniowanie. Wiecie co? Weźmy sobie maskę ochronną. Zamknijmy. Później będę tego pewnie żałował, ale użyjemy sobie tej maski ochronnej. Będziemy ciekawie wyglądać. Maska ochronna. Daje nam to samo co czapka. O, proszę. Teraz wyglądamy jak Bane. Witaj, Bane. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku, bo ten odcinek już widzę, że mam nagrania godzinę 16, ale będę go ciął, więc tak, żebyście wszystkich moich wpadek nie oglądali. Zapraszam was serdecznie na kolejne spotkanie z Aleksem. Miło mi się było z wami spotkać. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.